Witam serdecznie Państwa, Zbigniew Trybuła, minęła 17, mamy 6 lipca, kolejny dzień naszych warsztatów naukowych Lato z Helem. Bardzo serdecznie witam wszystkich latohelowiczów, tych, którzy po raz pierwszy się dołączyli do naszych wykładów, jak również tych, którzy słuchają od początku. Witam uczniów, studentów, witam profesorów, wykładowców. I przypominam, tak samo jak w poprzednich dniach, pod koniec każdego wykładu będzie zadane pytanie i za poprawną odpowiedź 5 pierwszych osób otrzyma pamiątkowe koszulki, które napiszą prawidłową odpowiedź na adres latoshelem2020@gmail.com. Koszulki mamy dzięki sponsorom. Dziękujemy sponsorom Polskiej Akademii Nauk, Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, Gaz Systemowi Baltic Pipe Project. Proszę Państwa, naszym dzisiejszym prelegentem jest doktor habilitowany Mateusz Kępiński, fizyk, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pan profesor kieruje Zakładem Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki. Zajmuje się fizyką materiałów węglowych i nanostruktur. Jest specjalistą w badaniach mikroskopii i spektroskopii wysokopróżniowej, jak również elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Na lecie z Helem był od 1994 roku, jako wtedy jeszcze uczestnik, student, a od 2004 roku jako prowadzący ćwiczenia i wygłosił 4 referaty. I to były referaty z fizyki. W 2009 roku grafit od makro do mikroświata, w 2013 roku węgiel, przewodnik czy izolator, w 2015 próżnia, czyli do czego potrzebne nam nic, i w zeszłym roku, w 2019, grafen, materiał XXI wieku. Pan profesor jest fizykiem, ale my mamy taką tradycję na lecie z Helem, że jeden z wykładów nie jest tak stricte związany z fizyką, pokazuje też pewne pasje fizyków, którzy się zajmują profesjonalnie fizyką, ale również innymi rzeczami. I tytuł wykładu, który wygłosi pan profesor Mateusz Kępiński, brzmi: dziedzictwo indoeuropejskie, czyli dlaczego warto znać mity. Panie profesorze, witamy serdecznie i serdecznie zapraszamy do wygłoszenia referatu na naszych warsztatach naukowych Lato z Helem. Okej, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Witam wszystkich zainteresowanych. Cieszę się, że udało się tutaj zorganizować tą całą prezentację, całe te warsztaty, bo w ogóle wydawało się, że to nie będzie zbytnio możliwe w tych warunkach, w jakich obecnie jesteśmy. No, jak już pan profesor Zbigniew Trybuła wspomniał, dzisiejszy wykład będzie troszeczkę nietypowy. Ja chyba się nie będę tutaj wielce tłumaczyć ze swoich pasji, ale no na pewno troszeczkę fizyki też tutaj będzie, także proszę się nie obawiać. Chociaż wzorów żadnych chyba w tej prezentacji nie ma, o ile pamiętam. Także zacznijmy. Może dziedzictwo indoeuropejskie, czyli dlaczego warto znać mity. No, tytuł może nie jest jakiś tam taki specjalnie wyrafinowany, ale zanim zaczynałem przygotowywać tę prezentację, to nie do końca wiedziałem, co w niej będzie, dlatego jest może mało szczegółowo, ale to wszystko się jeszcze okaże. Żeby zacząć w ogóle mówić o mitologii indoeuropejskiej, trzeba by sobie wyjaśnić, kim w ogóle są Indoeuropejczycy, albo kim byli, chociaż w zasadzie raczej kim są. Tutaj widzimy na obrazku już pojawia się animacja, to jest z Wikipedii. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o Europę, bo no my żyjemy w Europie, więc to jakby jest dla nas najbliższy obszar. Etapy zasiedlania wyglądały tak, jak tutaj zostało napisane. Najpierw w ogóle nie było, że
tak powiem, naszych bezpośrednich członków, przodków Homo sapiens na tym terenie byli Neandertalczycy. Im się przypisuje wszelkie dzieła kulturowe odnajdywane właśnie z tego okresu od 200 tysięcy lat wstecz. Następnie pojawia się Homo sapiens, czyli nasz bezpośrednio, już nasz gatunek bezpośrednio, który z tymi Neandertalczykami najprawdopodobniej jakoś tam się miesza. Koniec końców Neandertalczycy wydają się znikać z mapy świata i zastępujemy ich my. W genotypie zdaje się, że część genów mamy też po nich, więc tutaj najprawdopodobniej nie całkowicie zniknęli. Także pojawiliśmy się w Europie już dosyć dawno temu, bo już od 50 tysięcy lat wstecz datuje się pojawienie Homo sapiens na tym terenie. Natomiast na początku to oczywiście były dosyć prymitywne plemiona łowiecko-zbieractwie. Później pojawiły się wspólnoty rolnicze, to raczej na tej zasadzie, że następna fala migracji następowała z Bliskiego Wschodu i około roku 3000 przed naszą erą, tak jak tutaj widać z tej animacji, z obszaru stepów, teraz to jest obecnie Ukraina, zachodnia Rosja, wyrusza fala najeźdźców, można by powiedzieć, bezpośredni przodkowie. Charakteryzuje ich, jeśli chodzi o ślady archeologiczne, właśnie to, że chowali swoich zmarłych w takich specyficznym, w grobach jamowych, dlatego mówi się o tym kultura grobów jamowych, po angielsku to przyjęło się mówić Yamnaya culture. Yamnaya to z ukraińskiego, tak, jamowa po prostu. Praktycznie na przestrzeni tam, tu dokładnie dat nie ma podanych, ale jakieś 2000 lat Indoeuropejczycy czy ci ludzie z kultury Yamna pojawili się, swój obszar występowania od na całą praktycznie Europę oraz duże obszary Bliskiego Wschodu, w Azji nawet wylądowali. Tutaj nie wiem, widać, może ja nie będę tutaj aż tak się na tym skupiał, jak dokładnie te wszystkie kultury się nazywały. Tą animację można sobie podejrzeć na Wikipedii. Także, żeby tutaj też nie przedłużać dużo, a czasu nie tak dużo. Tak się to, tak jak tutaj widać, się to uformowało, ten obszar czy zasięg występowania indoeuropejskiego. I teraz wydaje się, że ta kultura, czy ta prawspólnota, która powstała gdzieś tam na tych stepach, datowana jest na co najmniej 5000 lat przed naszą erą, czyli już dosyć dawno. I to oczywiście początkowo była dosyć jednolita wspólnota, natomiast wraz z ekspansją, która jak widać była bardzo rozległa, zaczął się proces różnicowania i powstało dużo różnych kultur, wszystkie wywodzące się jakby z tego jednego korzenia. Indoeuropejczycy to jest taka nazwa w zasadzie umowna, można by powiedzieć, tak, na wszystkie ludy, które wywodzą się jakby z tego wspólnego korzenia. I tu widzimy, że na podstawie już bardziej badań lingwistycznych i kulturoznawczych można by było wymienić 12 takich różnych grup. Widzimy tutaj grupy językowe pokazane i widać, że ten zasięg występowania, czy obszar, na którym dominowaliśmy, czy nasi przodkowie dominowali, jest ogromny, tak jak na tamte czasy, kiedy wydawało się, że człowiek albo piechotą chodził, albo tylko koniem jeździł, czy rydwanem w zasadzie nawet, bo przecież na początku to ludzie głównie, znaczy wierzchem mało kto jeździł. Rydwan, tak przy okazji, to była właśnie ta, tak powiem, Wunderwaffe, czy cudowna broń, która pozwoliła, czy dała tak dużą przewagę tym naszym przodkom, dzięki czemu mogli szybko przemieszczać się i pokonywać duże przestrzenie, jednocześnie podbijając zamieszkujące tam ludy. Także tych grup językowych jest dosyć dużo. Ja też tutaj nie jestem absolutnie specjalistą w zakresie lingwistyki, więc ograniczę się może tylko na... Rzeczywiście tego jest dużo. Oczywiście parę tysiącleci później Indoeuropejczycy wyruszyli w dalszą podróż, tak? To już w zasadzie zachodni Europejczycy, można by powiedzieć, bo praktycznie podbili cały świat, prawda? Także okazuje się, że ta
ta indoeuropejska prawspólnota stworzyła, że tak powiem, ludzi dosyć ekspansywnych, tak, dążących do zajmowania nowych terenów, żądnych przygód i władzy nad światem. Na to wszystko tak to wygląda, że tak to było. Jeśli chodzi teraz, no to był taki krótki wstęp o samych Indoeuropejczykach, natomiast przejdźmy do tych mitów. Źródeł oczywiście, z jakich korzystam, jest bardzo wiele, natomiast jednym z głównych takich, jedną z głównych książek, na której się opierałem, jest właśnie Encyklopedia Mitologii Ludów Indoeuropejskich autorstwa mojego stryja Andrzeja Marii Kępińskiego. Jeżeli ktoś ma okazję, czy będzie miałby okazję ją w ręce swoje dostać, to polecam, bardzo, bardzo dobra pozycja pokazująca. No to jest encyklopedia, więc zawiera bardzo dużo haseł na temat właśnie mitologii ludów indoeuropejskich, ale przede wszystkim, co jest jej główną zaletą, pokazuje powiązania między różnymi mitologiami. Tak, widzieliśmy, że tych języków różnych pochodzących od praindoeuropejskiego jest bardzo wiele. Kultur oczywiście też jest wiele, ale wszystkie one mają pewne wspólne cechy i to jest bardzo dobrze pokazane właśnie w tej mitologii. Przy okazji tutaj zareklamuję też stronę, którą od jakiegoś czasu prowadzę właśnie na temat też tych mitologii ludów indoeuropejskich. Tam staram się, powoli mi to idzie co prawda, ale sukcesywnie tłumaczyć tą encyklopedię na język angielski, ponieważ ona została wydana tylko po polsku, także jak ktoś ma ochotę, to można na stronę mythoblogy.com sobie wejść przy okazji, tam różne. Dosyć dawno nie była aktualizowana, ale to tam z różnych względów może coś się nowego wkrótce powinno pojawiać. No więc tak, jeżeli mówimy o mitologii, to przede wszystkim należałoby sobie zdefiniować, czym w ogóle jest mit. Otóż no, w takiej, że tak powiem, naszym codziennym rozumieniu przyjęło się uważać, że mit to jest jakieś tam, nie wiem, fake news, tak, obecnie dosyć popularne słowo, czy raczej fake history, jakieś tam zmyślone rzeczy, nieprawda i tak dalej. Tymczasem mit z greckiego języka, mythos, oznacza po prostu opowieść. Tak? Także to jest, krótko mówiąc, opowieść o rzeczach ważnych, tak? dla ludzi, którzy te mity tworzyli. I można zaryzykować twierdzenie, że mit to jest opowieść o wydarzeniach rzeczywistych, wydarzeniach czy zjawiskach. Oczywiście przedstawiona w dość zniekształcony sposób i dlatego no, najprawdopodobniej obecnie posługujemy się tym słowem mit do określania rzeczy nieprawdziwych. Aczkolwiek no, nie takie jest pierwotne znaczenie tego słowa. No, przykładowo możemy sobie powiedzieć, że mit, tak jak jest pokazane, opisujący wojnę bogów, na obrazku widzimy asów walczących z wanami, czyli dwie grupy bogów nordyckich. No to oczywiście, jeżeli byśmy czytali dosłownie ten mit, no to musielibyśmy sobie wyobrażać jakichś bogów gdzieś tam w swojej krainie boskiej walczących, natomiast to, krótko mówiąc, jest jedynie jakby sfabularyzowana forma pokazania tego, jak formowała się dawna społeczność, tak? Jakie grupy walczyły o dominację najprawdopodobniej w tym społeczeństwie i kto ostatecznie wygrał. Wiadomo, że asowie zostali tymi najwyższymi, najwyższą kastą bogów u Skandynawów akurat. Być może zamiast mówić, czym jest mit, może być czasami łatwiej powiedzieć, czym on nie jest. Tak? Czyli no wiemy, że na pewno mit to nie jest tak dokument historyczny, nie jest to żaden reportaż. Z mitu nie dowiemy się nigdy, co się dokładnie zdarzyło, natomiast będziemy wiedzieli, doskonale się dowiemy, jak ważne to, co się zdarzyło, było ważne, jak ważne było dla ludzi, którzy wówczas żyli, tak, dla starożytnych. Także no, mit jest opowieścią, nie jest zniekształconą rzeczywistością, nie jest fałszem, tak, jest jakby takim zjawiskiem kulturowym i nie możemy patrzeć na mity jako na coś, że ktoś nas próbuje wprowadzić w błąd, tylko no, trzeba troszeczkę jakby głębiej w nie zajrzeć i dostrzec, że one wyrażają sposób myślenia ludzi, którzy je tworzyli, tak? Czyli naszych przodków. Oczywiście są takie różnego rodzaju programy rozrywkowe obecnie, na przykład Mythbusters, gdzie tam są obalane różnego rodzaju mity. Oczywiście to nie o te mity chodzi, o których my tu będziemy mówić. Tych mitów, o których my będziemy mówić, nie da się obalić. To nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby je obalać, bo tam nie ma czego obalać. Tak?
Tak samo jak nie powinniśmy w nie wierzyć, tak? Dokładnie wierzyć w to, co tam jest powiedziane, ponieważ to są zawsze swego rodzaju przypowieści, które opowiadają o znaczeniu, o symbolach, natomiast nie jest to dokładny zapis żadnej historii. Tak? Tu widzimy obrazek akurat z wojny trojańskiej, która, nawiasem mówiąc, wcale nie wiadomo, czy się wydarzyła tam, gdzie Schliemann uznał, że odnalazł Troję. Jest bardzo możliwe, że ta wielka bitwa, która wstrząsnęła podstawami wówczas świata starożytnego, odbyła się w zupełnie innym miejscu. Są pewne sugestie, że być może nawet niedaleko nas, gdzieś na terenie Niemiec, miała miejsce właśnie w podobnym czasie, tam ten 1500 lat przed naszą erą, niecałe. Miała miejsce właśnie potężna bitwa, jakieś starcie wręcz takie cywilizacji, można powiedzieć. I no, zresztą ślady, czy takie, że tak powiem, schematy, które można znaleźć w bitwie trojańskiej, charakterystyczne wydarzenia, odnajdujemy też w zupełnie innych mitologiach, na przykład w mitologii Osetyńczyków, gdzie to zupełnie inna strona świata, jakby można powiedzieć, także bardzo daleko od siebie, a odnajdujemy podobne motywy. Także albo przepływ informacji był dużo lepszy w dawnych czasach niż nam się obecnie wydaje, albo no, ta wojna trojańska gdzie indziej się wydarzyła niż to opisuje Homer. Ale no to może nie o to chodzi, żeby to tutaj teraz rozstrzygać, bo tak jak mówię, no nie szukamy tutaj dokładnego opisu tego, co się wydarzyło. Będziemy patrzeć raczej na znaczenie symboliczne. Tak? Także z mitów nie dowiemy się, kim naprawdę byli ludzie w nich opisywani, czyli głównie herosi. Tak samo nie dowiemy się dokładnie, kim byli bogowie, czy ci, których uważano za bogów. Dokładnie ich czynów nie poznamy nigdy, natomiast będziemy wiedzieli, jakie cechy charakteryzowały bohatera, czy wojownika, przywódcę i tak dalej. No w przypadku akurat Heraklesa i Achillesa to jest bardzo dosyć dobrze znane historie. Wiemy, że oni mieli swoje słabe punkty, słynna pięta Achillesowa. Także no to są te opowieści mitologiczne, jakby pokazują nam tutaj właśnie to, że można być największym herosem, a nie będzie się, zawsze będzie się miał jakąś słabość, tak? Także to jest jedna z takich możliwości interpretowania mitu oczywiście. Czym nie jest mit? No oczywiście wiemy obecnie, że w wilkołaka raczej przemienić się nie można, w związku z czym nawet gdybyśmy w tych mitach gdzieś tam znaleźli opis, jak to zrobić, to nie należy sądzić, że to się rzeczywiście da zrobić. Natomiast co jest istotne, to warto właśnie patrząc na mity, uświadomić sobie, że na początku wilk no to był jakby związany z tą militarną funkcją człowieka, tak? Samiec alfa i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to wojownicy generalnie chcieli być na przykład postrzegani jako wilki, jako niedźwiedzie, często ubierali się w skóry tych zwierząt. Natomiast w pewnym momencie no, stało się tak, że to najprawdopodobniej wiąże się z przejściem na tryb osiadły życia, no, że osadnicy już przestali lubić te wilki tak bardzo, ponieważ one tak czyniły im konkretne szkody i wilk przestał być jakby pozytywną postacią, zaczął się zamieniać w potwora, tak. No i takie połączenie człowieka-wilka, czyli wilkołak, jest obecnie już bezwzględnie traktowane jako monstrum, coś niebywale groźnego. Tak przy okazji może, bo pojawiają się tutaj różnego rodzaju ilustracje, ja ich nie będę komentować, polecam oczywiście przyjrzeć im, jak ktoś ma możliwość przełączenia się na jak największy ekran, to oczywiście lepiej, bo wtedy będzie lepiej widać szczegóły. To są, że tak powiem, aktualne dzieła, czyli z okresu tam, nie wiem, może kilkunastu lat wstecz, tworzone przez artystów, często tak zwanych koncepcyjnych, to są grafiki cyfrowe często. Grafika koncepcyjna to jest taka tworzona na potrzeby na przykład filmów czy gier wideo. Jakby ostatnimi laty stała się jakby oddzielną dziedziną sztuki wręcz.
także warto się tutaj przyjrzeć. Jest dużo autorów pochodzenia polskiego, są w zasadzie jesteśmy na topie, tak, tego, w tej dziedzinie. Ale przechodząc do najważniejszych mitów indoeuropejskich, widzę, że tutaj się rozgaduję trochę za bardzo, postaram się przyspieszyć. Najważniejszym mitem, to chyba nie tylko u Indoeuropejczyków, ale w każdej kulturze, jest mit o stworzeniu oczywiście. Ludzie od zawsze próbowali sobie wyobrazić, co było na początku, z czego się wzięliśmy, z czego się wziął świat. Także na początku, przynajmniej według tych indoeuropejskich podań, istniał chaos, jakaś tam bezdenna pustka, nicość, tak, nie było nic. Tu pozwoliłem sobie wykonać dzieło własnoręcznie, widać tutaj, prawda, tą czarną elipsę, nie jest to może jakaś super wyrafinowana technika czy technologia, to było wykonane w profesjonalnym programie PowerPoint, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o samą jakość obrazu, to nie odbiega zbytnio od przykładowego banana przylepionego do ściany, przynajmniej nikt tego nie zje, tak? Także pozwoliłem sobie nawet się podpisać. Ale jeżeli ktoś ze słuchaczy może uczestniczył w jednym z moich kiedyś tam wcześniejszych wykładów na Lecie z Helem, to może mu się skojarzyć ten kształt z czymś, o czym za chwilę jeszcze też powiem. Tak, czyli na początku Indoeuropejczycy zakładali, że na początku, że istniał chaos, bezdenna pustka, próżnia, nicość, tak. Przy czym ważne było nie to, że oni być może nie sądzili, że tam zupełnie niczego nie było, ważne było, że tam nie było elementów znanego im świata, przede wszystkim nie było nieba i ziemi. Tak. Tu może taka trochę bardziej artystyczna interpretacja już profesjonalnego artysty, tak. Tak, czyli być może tak sobie mogli wyobrażać nasi przodkowie coś, co było na samym początku. Oczywiście nie istniały wtedy żadne teorie naukowe, ani które mówiłyby, jak z tego chaosu cokolwiek powstało. Starożytni zakładali, że w tej pustce w jakimś tam momencie, czy w ogóle może zawsze, istniała pewna praistota. Na podstawie rekonstrukcji wielu podań różnych ludów indoeuropejskich wyszło, że to można utworzyć tak jakby ogólny obraz tego mitu kosmogonicznego i w tym ogólnym obrazie ta praistota łączy w sobie cechy męskie, żeńskie, wszystkie możliwe przeciwieństwa w zasadzie, czyli jest tak zwanym androgynem. To wyraża jakby doskonałość tej istoty, prawda? I teraz mamy tego androgynę zawieszonego gdzieś w tym początkowej pustce. W przypadku mitologii nordyckiej to jest dosyć dobrze opisany ten mit, także wiemy krok po kroku, w cudzysłowie, co się tam działo. Także tą pierwotną praistotą był gigant Ymir się nazywał. On bytował w tej pustej przestrzeni zwanej Ginnungagap. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale... On, tak jak tu jest napisane, powstał ze szronu pochodzącego ze zlodowaciałego jadu rzeki Elivagar, topniejącego pod wpływem ciepła Muspelu. Muspel to była kraina położona na południe, skąd dochodziło gorąco, które roztapiało lodowce istniejące na północy. Tak? Czyli widzimy, że ten pierwotny chaos czy pustka, to nie było takie za bardzo puste wszystko. Chodziło o tą przestrzeń, z której miał się narodzić świat, w którym mieli mieszkać ci, którzy to opisywali. Tak? No i teraz ten Ymir sobie tam bytował, co ciekawe, żyła tam również tak czy pierwotna krowa, która się nazywała Audumla, żywił się jej mlekiem, ta krowa lizała słone kamienie i w pewnym momencie z tych kamieni wylizała Puriego. On stworzył magicznym zaklęciem Bura, czyli pierwszego syna swojego, który był ojcem Odyna, Wilego i We, czyli trzech bogów, których już znamy z panteonu asów, z panteonu nordyckiego. I ci trzej bohaterowie, można powiedzieć, zabili Ymira, tworząc z jego ciała świat, w którym istniejemy, tak możemy powiedzieć. Tak? Czyli tam jest oczywiście w tym micie jest dokładnie wymienione, że z czaszki niebo, z mózgu chmury,
z małych kostek karzełki i tak dalej, no już nie wchodźmy tutaj w szczegóły. No, ważne jest to, co może tutaj nam dać do myślenia, że krew owego giganta spowodowała potop. Taki potop, który wyniszczył rasę jego dzieci, czyli mroźnych olbrzymów. Tam uratowała się chyba jedna para z tego potopu, która dała początek później mroźnym olbrzymom, z którymi asowie walczyli, tak? Tak zwanym jotunów, tak? Czyli jotunowie to jest jakby drugie pokolenie olbrzymów, ono już Hrimtursi, czyli ci mroźni olbrzymi pierwotni byli inteligentni, dobrzy, mądrzy, natomiast to ich potomkowie jotunowie już byli raczej jako przeciwstawieni asom, byli raczej postrzegani jako siła zła. Tak? No i to co ciekawe, no potop to jest oczywiście coś, co znajdujemy w wielu mitologiach i to nie tylko indoeuropejskich, no nawet obecne religie, tak, czy w chrześcijaństwie też mamy podanie o potopie. Wydaje się, że rzeczywiście gdzieś w historii ludzkości musiało coś nastąpić w rodzaju jakiegoś poważnego wydarzenia, jakiejś katastrofy, która no, została zapamiętana przez no, większość ludów, tak, istniejących i potem przekazywana w podaniach jako potop. W mitologii indoeuropejskiej potop jest jakby służy bogom do tego, żeby, tak mówiąc takim językiem nowoczesnym, zresetować świat, tak? Czyli wyniszczają jakąś tam świat, jakąś wersję świata po to, żeby mógł się odrodzić na nowo. I to się dokładnie tutaj też dzieje w przypadku Skandynawów, gdzie zniszczeni zostają ci mroźni olbrzymi i potem na ich miejsce mogą wejść ludzie kierowani przez czy pod opieką asów, tak, czyli bogów. Podobne wątki można znaleźć też w innych mitologiach indoeuropejskich oczywiście. Nie będzie to, nigdy nie jest to tak, że to jest jeden do jeden, że jest dokładnie tak samo opis wykonany. Czasem to będzie, niekoniecznie będzie się wiązało stworzenie świata z zabijaniem istoty, czasem rozdzielenie nieba i ziemi będzie następowało w zupełnie inny sposób, tak jak na przykład w mitologii indyjskiej mamy do czynienia z pierwotnym jajem, w którym mieszkał Brahma i Brahma rozbił to jajo, z górnej połowy utworzył niebo, z dolnej ziemię, także no podobny schemat, no ale nie zabijał tam nikogo, tak? Chociaż w późniejszym jest jeszcze taki mit jakby kosmogoniczny w mitologii indyjskiej, który mówi o pierwszym człowieku, czyli Puruszy. To była istota, która miała tysiące głów, tysiące nóg, gigantyczne ciało, i ona została złożona w ofierze przez bogów, którzy z jej ciała no, też wytworzyli różne elementy istniejącego świata. Także ten motyw często się pojawia. Tak? Ale najważniejsze jest to, że nastąpiło w pewnym momencie, następuje rozdzielenie. Tak? Niebo oddziela się od ziemi i to jest jakby taki początek tego świata, w którym mogą żyć ludzie i no, to jest jakby taki najistotniejszy wątek, tak? W przypadku mitologii greckiej tam takiego rozdzielenia jakby typowego nie ma, natomiast wiemy, że Uranos i Gaja to jest odpowiednio niebo i ziemia, tak? Czyli też te dwa najważniejsze komponenty, można by powiedzieć, świata. No i teraz może krótko zupełnie, jak to się ma do kosmogonii współczesnej, ponieważ okazuje się, że pewne motywy, o dziwo, co naprawdę jest zadziwiające, może być dla kogoś, kto pierwszy raz to widzi, tak jak było dla mnie, kiedy to pierwszy raz zauważyłem, że pewne motywy się powtarzają. Otóż tak, próżnia obecnie w technice czy w fizyce to jest stan obniżonego ciśnienia, tak? Czy po prostu im mniej mamy molekuł w jakimś miejscu, tym jest niższe ciśnienie, tym wyższa próżnia, można powiedzieć, ekstremalna próżnia w przestrzeni międzygalaktycznej. Widzimy rząd wielkości 10 do minus 25 paskala, czyli to jest tam bardzo dużo zer i dopiero jedynka gdzieś za przecinkiem, tak. Gęstość materii to jest jedna cząstka na metr sześcienny, także to jest ekstremalnie niska gęstość materii, to jest w przestrzeni międzygalaktycznej. Natomiast czy można mówić o takiej idealnej próżni w naszym świecie? Najprawdopodobniej nie. Przede wszystkim dlatego, że wszechświat jest wypełniony promieniowaniem mikrofalowym tła. To jest coś, co było wspominane już na pierwszym wykładzie.
pozostałość po wielkim wybuchu, wypełniająca cały wszechświat. Te niejednorodności, które widzimy, to są różnice temperatur rzędu tam 10 do minus 5 chyba Kelwina, czy bardzo niewielkie. I one obrazują te pierwotne różnice w strukturze świata na samym początku, w momencie, kiedy on się tworzył, kiedy był ten wielki wybuch. No, można by się zastanawiać, co będzie, jeżeli byśmy się spróbowali ekranować od tego promieniowania tła, gdybyśmy wylecieli w przestrzeń międzygalaktyczną, gdzie nie mamy praktycznie cząstek, tak, wzięli pudełko mniejsze niż metr sześcienny, ono oczywiście musiałoby nie parować, tak, jego ścianki nie mogłyby wypuszczać z siebie żadnych molekuł, oddzielamy się zupełnie od promieniowania, od materii, czy wtedy mamy do czynienia z doskonałą próżnią? Otóż nadal zdaje się, że nie, że nawet doskonała próżnia, tak zwana próżnia kwantowa, stan o najniższej możliwej energii, no nie jest pusta, zawiera tak zwane fluktuacje elektromagnetyczne i wirtualne cząstki, które pojawiają się, za chwilę anihilują, czyli znikają. Tak? Także to jest jakiś tam obszar dynamiczny, który no, dosłownie pusty nigdy nie jest. Także ta intuicja wczesnych Indoeuropejczyków była chyba dobra, że tak naprawdę jest pustka, jest chaos, ale no, coś tam jednak musi w tym istnieć. Tak? No i teraz jak my sobie obecnie, czy jak jest opisywany wielki wybuch, no to tak zupełnie skrótowo, ja też nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale no na początku mówi się o tym, że mamy do czynienia z jakimś punktem, tak zwaną osobliwością o bardzo dużej gęstości, temperaturze, tak, cała materia, energia są tam zebrane. I teraz tam występują jakieś niejednoznaczne, jakieś kwantowe fluktuacje tak zwane, powodują, że ten z tego punktu nagle rozpoczyna się tak zwana inflacja, tak, czyli gwałtowne rozszerzanie się tego punktu. Rozszerzanie powoduje, że to całość się ochładza, następuje rozdzielenie energii i materii, gwałtowna ekspansja dalej, która powoduje, że to się jeszcze bardziej, coraz bardziej ochładza, aż do obecnego stanu, gdzie ta temperatura wszechświata to jest 2,7 Kelwina. Tworzą się z powrotem jakby skupiska materii, tak, z tej niejednorodnej, z tej masy, która została po tej inflacji, tak, z powrotem materia zaczyna się łączyć w jakieś skupiska, tworząc jakieś tam struktury w kosmosie. No oczywiście można zadać, i to pytanie chyba padło na pierwszym wykładzie, co było przedtem? Otóż wydaje, znaczy w tej chwili zdaje się, że obecna wersja jest taka, że wraz z ekspansją tej osobliwości, czyli w momencie wielkiego wybuchu, dopiero wytworzył się czas i przestrzeń. Wcześniej nie było nic, czyli nie możemy mówić jakby o wcześniejszym momencie, ponieważ od tego momentu dopiero zaczyna istnieć czas. Można by może zadać inaczej pytanie, nie co było przed tym, ale przed tym, czyli co tam było z tą osobliwością. Mówi się czasem o fałszywej próżni, o tym, że istniał jakiś zupełnie inny wszechświat, który uległ zniszczeniu i z niego jakby powstał ten nasz wszechświat. Są różne rodzaje rozważania, ale oczywiście to nie będziemy tu wchodzić. Natomiast co jest ważne dla nas w kontekście tego wykładu, mianowicie porównanie. Czyli mamy tak, na początku mamy tam jakąś tam próżnię fałszywą bądź mniej fałszywą, jakkolwiek ją zwać, u Indoeuropejczyków byłaby to ta pierwotna pustka. W tej fałszywej, gdzieś tam w tej fałszywej próżni, czy pojawia się jakaś osobliwość, w której nie możemy rozróżnić energii, materii, tak, tam wszystko jest jakby tak ściśnięte, tak skondensowane, że nie da się tam rozróżnić poszczególnych części. No i to Indoeuropejczycy mają na to określenie androgeny, tak, istota, która jednoczyła w sobie wszelkie możliwe cechy, wszelkie tam przeciwieństwa, można powiedzieć, tak. W kosmogonii naukowej fluktuacje niszczą osobliwość, następuje ten wielki wybuch, inflacja, zaczyna się powstawać czasoprzestrzeń. No jest to oczywiście jakby paralelą indoeuropejską byłoby, że pierwszy Bóg rozczłonkowuje tą praistotę, tnie ją na kawałki i z nich zaczyna tworzyć wszechświat. Tak? No rozdzielenie materii i energii jest tutaj dosyć kluczowe. U Indoeuropejczyków mamy rozdzielenie nieba i ziemi, tak? Czyli tak jakbyśmy sobie na to spojrzeli na przykład, to
Energia to by była niebo, czyli ojciec, można by powiedzieć, w mitologii greckiej Uranos. Materia to by była ziemia, czyli matka, czyli Gaja, tak? Można by sobie tak to, taką paralelę tutaj, myślę, wykonać. Czyli mamy to rozdzielenie, które jest kluczowe dla dalszego, dla dalszej możliwości zasiedlania, tak, świata i tworzenia dalszych struktur, jakichś tam struktur materii w przypadku kosmosu, w przypadku oczywiście mitologicznym będzie to tworzenie tych wszelkich elementów świata, które empirycznego, które znamy, tak. No jakby tu jeszcze sobie dalej próbować, tak, pofantazjować, to jeżeli spojrzymy na naukę, to obecnie wiemy, że istnieją cztery podstawowe oddziaływania. No, w mitologii greckiej na przykład można znaleźć, że były cztery preelementy wszechświata: chaos, Gaja, Tartar, Eros. I teraz pytanie, który miałby wyrażać, które oddziaływania, to już nie podejmuję. Tutaj być może Gaja pasowałaby do grawitacji, ale no to tak, powiedzmy, może z przymrużeniem oka oczywiście wszystko. No co jest ważne, to właśnie zadanie sobie pytania, dlaczego to wydaje się być tak podobne. Kujczycy mieli tak dobrą intuicję, nasi przodkowie, że no, wyczuwali jakby, z czego to się bierze, czy być może nasze myślenie jest tak ściśle jakby zdefiniowane przez to, o czym myśleli dawno temu nasi przodkowie, że jakby nie jesteśmy w stanie inaczej opisać świata niż właśnie na bazie no, tych schematów, które są jakby, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, wbudowane w nasz umysł od wieku. Tak? To są oczywiście dosyć ryzykowne stwierdzenia, ale ponieważ zakładamy, że to jest w pewnym sensie taki trochę rozrywkowy wykład, to myślę, że mogę sobie na to pozwolić, tutaj na fantazjowanie dowolne. Mam nadzieję, że nikogo to nie zrazi zbytnio. Także tutaj byśmy jakby zamykali w tym momencie tą pierwszą część mówiącą o kosmogonii, czyli o stworzeniu świata. Kolejnym mitem, w zasadzie chyba ważniejszym nawet dla naszych przodków, był pojedynek kosmogoniczny, czyli tak zwana wtórna kreacja świata. To jest mit, który powstał później niż oczywiście ten mit kosmogoniczny pierwotny. Najprawdopodobniej wiąże się pojawienie tego mitu ze znaczącymi zmianami w strukturze społecznej, tak? Ponieważ pojedynek kosmogoniczny rozgrywany jest między gromowładcą, czyli bogiem, wojownikiem, a wężem, który zagraża światu, no to wydaje się, że no oczywiście gromowładca jako bóg wojowników oznacza to, że wojownicy zaczęli jakby doszli do głosu, tak, w tej społeczności, zaczęli uważać się, czyli zaczęli być może dominującą kastą. I to jakby no, ma sens, ponieważ w momencie, kiedy następuje ta już ekspansja Indoeuropejczyków na dalsze tereny, no to oczywiście wojownicy są w awangardzie, tak, podbijają ludy. Tak może na marginesie warto wspomnieć, że na przykład w Hiszpanii ostatnio wykonano jakieś badania genetyczne szczątków ludzi pochowanych tam w jakimś okresie, właśnie w okresie z epoki brązu, gdzie okazuje się, że w pewnym momencie cała populacja męska posiada chromosom Y dokładnie taki jak najeźdźcy stepowi, a znika jakby ta populacja męska, która była pierwotnie na tym terenie. Tak? Czyli wydaje się, że wszyscy potomkowie od pewnego momentu męscy to są potomkowie tych wojowników, którzy najechali na ziemię. Tak? Czyli możemy mówić wręcz o jakiejś, nie wiem, czystce etnicznej czy czymś takim, że no tu genetycznie nie tylko Indoeuropejczycy zaczęli dominować w sensie władzy, ale wręcz no, wykonali pracę genetyczną, tak bardzo silną, że jakby te geny zostały na stałe wbudowane i zdominowały społeczność, która wcześniej gdzieś tam była w tej Hiszpanii oczywiście, z tych pierwotnych ludów. Także wojownicy zdaje się, że zaczęli dominować i ze względu na nich, czy dla nich, czy oni wręcz postanowili stworzyć troszeczkę inny mit, który oczywiście nie zmieniali tej pierwotnej kosmogonii. Mit o pojedynku kosmogonicznym to jest jakby wtórna kreacja świata, tak? Czyli następuje zaburzenie ładu, który istniał i przychodzi wojownik, bóg wojownik i przywraca ten ład światu. Tak? Mamy obraz akurat
takiego boga burzy z mitologii ormiańskiej, Wahagn, walczy właśnie z takim wężosmokiem. I teraz no, gromowładca, może skupmy się troszeczkę na postaci samego gromowładcy. To jest oczywiście termin umowny na podstawie badania wielu różnych mitologii, ustalony, odnoszący się do boga gromu, idealnego wojownika, patronującego generalnie wojownikom. On jest obrońcą, gwarantem, twórcą kosmosu, twórcą wtórnym jakby, tak? Ponieważ pokonuje chaos, który na, jakby tymczasowo zaczyna panować na świecie. I tych gromowładców okazuje się, że no jak, tak jak tych mitologii indoeuropejskich jest dużo, to gromowładców też jest oczywiście dużo. Mamy wymienione imiona, chyba tam 14 czy 15 z nich, gdzie widać, że nawet w obrębie jednego jakby kręgu kulturowego, czyli na przykład mitologii germańskiej, zależnie czy to jest zachód, północ, czy zachodni Germanie, czy północni, czyli Skandynawowie, czy Anglosasi, to mamy trzech różnych, trzy różne imiona tego samego Boga. No i generalnie tutaj, o, tu jest też słowiański Perun, bądź zachodniosłowiański Świętowic. Tak? To byłoby jakby ten gromowładca z naszego tutaj bezpośrednio kręgu. Oczywiście gromowładca, czyli gromodzierżca, można też powiedzieć, Bóg, który dzierży piorun, jest to jego podstawowa, pierwsza broń i to jest jakby prototyp wszelkiej broni, tak? Czyli jakby od tego pierwotnego pioruna wywodzą się wszelkie następne bronie. Na początku, ponieważ to wszystko się kształtowało już w neolicie, no będzie to broń kamienna, zazwyczaj stopniowo wraz z ewolucją technologii no będzie przybierał inne formy, tak, kamiennego dysku, młota, maczugi, topora, trójzębu, ostatecznie będzie to miecz, tak, czyli jedna z najbardziej wyrafinowanych broni, oczywiście białych. Na obrazku mamy akurat pojedynek między Thorem i Midgard Sormem, czyli takim gigantycznym wężem. Tu w przypadku akurat skandynawskiej mitologii jest troszeczkę może inaczej, bo ten pojedynek dopiero ma się zdarzyć, tak? On nie jest jakby, dzięki temu pojedynkowi nie istnieje nasz świat, tylko on się dopiero zdarzy na końcu świata, podczas Ragnaroku. Thor będzie walczył z Midgard Sormem i tak jak tutaj jest napisane, Mjolnir, czyli ten młot, miał nieco przykrótkawy trzonek i to będzie zabójcze dla Thora, który no, żeby pokonać Midgard Sorma, będzie musiał się zbliżyć do niego na taką odległość, że zostanie zatruty jego oddechem. Tak? No oczywiście różne kręgi kulturowe jakby zwracały uwagę na nieco inną broń. W przypadku Słowian Perun posiadał akurat topór. W przypadku mitologii indyjskiej mamy do czynienia z jedną z takich, jakby kulminacji tej ewolucji tej broni boga gromu jest Wajra, czyli tak zwana piorunowa maczuga. Widzimy tutaj pytek z dawnych czasów w Muzeum Kambodży, można go obejrzeć, a tu widzimy już takie przedstawienie jakby współczesne, gdzie Indra trzyma między innymi właśnie Wadzirę. On tą Wadzirą pokonał no wiele różnych potworów, między innymi największego wroga o nazwie Wrytra, to tam jeszcze może później będziemy o tym mówić, ale co jest ciekawe, jak spojrzymy sobie na tą broń Boga, którą możemy zobaczyć w tym muzeum i porównamy teraz sobie to z tym, co widzimy na wazach greckich, no to można zaryzykować twierdzenie, że to jest to samo. I teraz pytanie, skąd Grecy tam w 500 roku przed Chrystusem wiedzieli, że w Azji, głębokiej, dalekiej Azji istnieje coś takiego, jeżeli inwazja czy podbój Aleksandra Macedońskiego miał nastąpić dopiero tam 200 czy 300 lat później. Tak? Widać, że te motywy, albo nie wiemy czegoś o komunikacji między starożytnymi, że to rzeczywiście istniała jakaś komunikacja między tak odległymi od siebie terenami, albo no, ta Wadzira czy ten kształt taki jest już
wręcz można go cofnąć się z nim aż do tej pierwotnej wspólnoty indoeuropejskiej, gdzie on był wtedy, no, wszyscy by go znali, tak. Tego nie wiemy oczywiście, ale no to też daje coś tam do myślenia. Gromowładca to nie, czy może ten pojedynek kosmogoniczny nie dotyczy wyłącznie tego najwyższego Boga, czy najważniejszego Boga, którym stał się właśnie w momencie ewolucji społeczeństwa, ale też no jest, można znaleźć motywy w wielu różnych innych mitach czy opowieściach, gdzie mówi się o tak zwanych hipostazach Boga Gromu, czyli jakby ludzkich jego odpowiednikach. Tak, znamy oczywiście wielu takich herosów, bohaterów, Herakles, Achilles, Diomedes i tak dalej, widzimy tych wymienionych. Na obrazku akurat jest doskonałe dzieło Paula Bonera, który przedstawia walkę Beowulfa z Grendelem. Nie tylko są te hipostazy jakby pojedyncze, czyli to są pojedynczy bohaterowie, ale pojedynek kosmogoniczny w wielu przypadkach dotyczy całych grup. Tak jak na przykład w przypadku wojny trojańskiej mamy do czynienia z walką Achajów przeciw Trojanom. W przypadku tam mitologii osetyńskiej mamy Ajaksa-Takkata, to są eposy nartowskie. W Indiach mieliśmy Pandawów przeciwko Kaurawom, w Irlandii znowu Ulster przeciwko Connachtowi występował, czyli to byli Uladzi byliby tymi odpowiednikami, czy tą hipostazą gromowładcy, tak. Jest tutaj wiele, no wiele różnych mitów, które jakby zasadzają się na tym jakby fundamencie tego pojedynku kosmogonicznego, tak, mają podobną symbolikę. No teraz przeciwnik, tak, gromowładcy, czyli druga strona tego pojedynku, wąż, najważniejszy symbol zwierzęcy związany z tak zwanym chtonizmem, czyli ucieleśniający ciemność, śmierć, bogactwo, płodność, mądrość, ziemię. On reprezentował siły chaosu, czyli występował przeciwko gromowładcy, dokonując jakiegoś czynu, który zaburzał ten porządek, tak, porządek świata. I w różnych mitach to różnie wygląda. Przykładowo Wrytra, czyli ten demon z mitologii indyjskiej, zabierał, no to może za chwilę jeszcze, albo może tak, bo teraz widzę, że wyprzedziłem tutaj slajdy, zaraz się sam w sobie zapętlę, może tak. Jesteśmy na etapie opisu węża, czyli za chwilę wrócimy do tego Wrytry. Co jest istotne, ten początkowy wąż, czyli wąż, który no dla nas nie wydaje się jakoś specjalnie groźny, jeżeli nie pójdziemy gdzieś do dżungli na boso, no dla starożytnych również przestawał w pewnym momencie być taki groźny, w związku z czym, no, żeby jakby utrzymać rangę tego mitu, zaczęli upotwarniać tego węża. To jest tak zwana teratomorfizacja. Z tego, dzięki temu mamy do czynienia z różnymi wersjami smoków, na przykład hydra lernejska to jest też taki dobry przykład upotwornienia węża, tak? Jeżeli komuś się wydaje, że zwykły wąż nie jest straszny, no to dodaje temu wężowi kilka dodatkowych głów, dodaje mu regenerację, tam jeszcze zionięcie jakimś trującym oddechem, no i to już się staje rzeczywiście poważny wróg. To samo ze smokiem, który lata, zieje ogniem. Jest też również zabieg tak zwanej antropomorfizacji jako konkurencyjny, czyli jakby zwiększający czy powodujący, że ten wąż staje się bardziej dla nas odpychający, czyli próbujemy go antropomorfizować. Nie my, starożytni próbowali. Znaczy, doskonałym przykładem jest na przykład Tyfon czy giganci, którzy mieli zamiast nóg węże, tak jak tutaj widać na takim obrazku. Także im jakby dalej, tym straszniejsze te dalej w historii, tym straszniejszy ten wąż się stawał, tak. No, co ten wąż takiego zrobił, że aż trzeba go było wystąpić przeciw niemu, czy że musiał wystąpić przeciw niemu ten główny, najważniejszy z bogów, wojownik. To, że zakłócał porządek świata, to już wiadomo, ale co dokładnie on zabierał? Otóż
w wielu mitologiach to się też troszeczkę zmienia, tak jak już zacząłem mówić wcześniej, Wrytra. Czasem się mówi o nim jako o smoku, czasem jako bardziej może jako o demonie. Wrytra zabrał ludziom, czy w ogóle światu, wodę, tak? Zablokował rzeki, powinął się wokół nich. No i czy w związku z czym można sądzić, że był personifikacją suszy, tak? No w momencie tak poważnego zagrożenia pojawił się Indra, czyli bóg gromu indyjski, i zabił Wrytrę, używając wadziry, tam są, uwalniając wodę, tak, czyli przywracając ład, czyli ten porządek świata. Jest oczywiście kilka różnych wersji tego mitu. W niektórych wersjach Indra ucieka najpierw w ogóle przed Wrytrą, chowa się gdzieś tam w najdalszych zakątkach świata, żeby dopiero później się zreflektować i wrócić. W niektórych wersjach jest przez niego pokonany, czasem nawet połknięty, także musi się jakby wyrwać z jego wnętrzności najpierw, żeby go zabić. Tych wersji jest dużo, oczywiście nie mamy jakby jednej kanonicznej wersji, która by mówiła, że tak i tak było. Jest co najmniej kilka różnych wersji. Szczególnie, że część tej dawnej mitologii jakby przetrwała do dnia dzisiejszego i są jej elementy w nowoczesnym, jeśli tak można powiedzieć, w hinduizmie zawarte też, chociaż Indra akurat stracił swoje tak bardzo znaczące miejsce, tak, w nowoczesnych religiach, religii hinduistycznej. No i teraz można by sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle akurat wąż? Przecież są inne jakieś tam groźne stworzenia, żyje tego na świecie, czy żyło wraz z Indoeuropejczykami wczesnymi, żyło przecież wiele różnych drapieżników groźnych. No i tutaj ciekawe dosyć są w tym kontekście badania, które tam, no nie wiem, tam 3 lata chyba temu zostały opublikowane, tak, w 2017, które mówią o tym, że sugerują, bo to nie jest udowodnione, sugerują, że strach przed wężami, też pająkami, jest u ludzi wrodzony. Czyli te badania, tutaj oczywiście nie zamieszczam ich w całości, tylko zajawkę, jak ktoś chce, to może sobie tam poczytać o tym. Ale generalnie chodziło o to, że przedstawiano niemowlętom obrazki różnych zwierząt. Tam była ryba, czy też nie tylko zwierząt, kwiatek, różne takie. I wśród tych obrazków pojawił się pająk, czasem, a czasem wąż. I w momencie pojawienia się jednej z tych dwóch kreatur, jeśli tak można powiedzieć, badacze rejestrowali rozszerzanie się gwałtowne źrenic niemowlaka. Tak? Czyli on, dziecko w okresie niemowlęcym, oczywiście jeszcze kulturowych wzorców nie przejmuje od rodziców, w związku z czym no pytanie, skąd się to wszystko bierze, bo to, że niektórzy dorośli się boją węży czy pająków, no to jakby nie jest żadna zagadka. Tak? Co więcej, to nie dotyczy tylko ludzi, ale to są może znane już dla internautów obrazki, tak, gdzie koty reagujące jakąś dziką paniką na widok ogórka, który zdaje się być, przypominać w pewnym sensie węża, tak, czy swoim kształtem, no to jest jakby źródło uśmiechu, tak, w internecie jest tego pełno, można się śmiać do rozpuku, widząc reakcję tych zwierzaków, ale ludzie, niektórzy reagują podobnie na widok węża. Także to gdzieś tam w nas siedzi głęboko i teraz no, stąd najwyraźniej wydaje się, że wąż takie miał duże znaczenie i to nie tylko dla Indoeuropejczyków, ale również w innych religiach. Tak? No, wiemy, że wąż jest jakby, no, czy diabeł w chrześcijaństwie, tak? Jeżeli mówimy o tym micie człowieka w raju, czy jak to tam kiedyś było, opowieści o tym, jak człowiek mieszkał w raju, no to ten diabeł w postaci węża jest głównym przeciwnikiem, tak? Czyli no, wąż nie tylko przez Indoeuropejczyków był postrzegany jako jedno z najgroźniejszych stworzeń. Wróćmy może do mitów. Tak jak już wcześniej powiedziałem, pojedynek kosmogoniczny jest wtórną kreacją świata, jest dlatego taki ważny, ponieważ dzięki temu wzrasta znaczenie gromowładcy, tego wojownika, tak?
który przywraca ład panujący przed interwencją węża. I oczywiście, no, jeżeli się orientujemy troszeczkę w mitologii greckiej, która jest jakby chyba najlepiej poznaną obecnie, czy jedną z najlepiej poznanych mitologii ze względu na dużą ilość źródeł, które Grecy pozostawili po sobie, wiemy, że Zeus jest, no, takim typowym przykładem boga gromu, gdzie jego podstawową bronią był piorun, wykuty kiedyś przez cyklopów. I jego jedno w zasadzie najważniejsze starcie Zeusa, oczywiście tam walczył z wieloma różnymi przeciwnikami, ale najważniejsze było starcie z Tyfonem. To był potwór, który był jakby, czy był tak potworny, że już nic chyba groźniejszego Grekom się nie udało wymyślić. Wszędzie, gdzie się dało, wyrastały mu jakieś smoki, ział ogniem, rzucał meteorytami, latał, był ogromny, potrafił. Generalnie był tak straszny, że wszyscy bogowie się go przestraszyli, uciekli do Egiptu, przemienili się w zwierzęta ze strachu i udawali, że ich nie ma. Został na placu boju jedynie Zeus, który, no, poczuł się tutaj do odpowiedzialności, stanął do walki i na początku przegrał. Przegrał sromotnie, Tyfon go tam powyrywał mu ścięgna z rąk i nóg, tak, złożył go w jakiejś jaskini. No i generalnie wydawało się, że sprawa jest zakończona, ale na szczęście pojawili się pomocnicy, Hermes Pan, którzy wykradli te ścięgna, oddali je Zeusowi, czy włożyli mu je z powrotem na miejsce. Później jeszcze swoją rolę odegrały Moiry, które nakarmiły Tyfona czymś, co go tam osłabiło, już w szczegóły może nie wchodźmy. I ostatecznie Zeus w drugiej odsłonie jakby pojedynku zwycięża Tyfona, rzuca tam w niego tymi piorunami, na końcu przygniata go Etną. I kończy się historia najstraszliwszego z potworów. Może tak. Co jest właśnie ciekawe, to ten pojedynek kosmogoniczny jest dwuetapowy bardzo często. Mianowicie w pierwszym etapie gromowładca właśnie przegrywa, zostaje pokonany, tak jak w przypadku również było Indry, który uciekł na widok Wrytry, czy tam według różnych innych wersji, albo został zjedzony i dopiero pomoc jakby osób trzecich, można powiedzieć, w przypadku Indry był to chyba Bóg Wisznu, w przypadku Zeusa też jakieś pomniejsze bóstwa akurat tutaj, którzy dopiero, no, pomagają temu gromowładcy zyskać przewagę nad potworem i go zniszczyć, tak? Czyli wydaje się, że ten potwór, czy ten wąż jest w sensie potęgi równoważny gromowładcy. Może jeszcze taka krótka wzmianka o Zeusie, ponieważ, no, Zeus jest takim dosyć wyróżniającym się wśród innych gromowładców, ponieważ po pierwsze on wydaje się być najbardziej omnipotentny z nich, czyli w porównaniu na przykład do Thora czy Indry jest jakby, no, ma największą moc, największą władzę we własnym panteonie. Ale jednocześnie jest bardzo ściśle związany z naszym światem, tak? Wiemy, gdzie ten Zeus się narodził, według oczywiście mitów, jest to przykładowo, tu widzimy zdjęcie z jaskini, w której Zeus miał się narodzić, to jest jaskinia na Krecie, bardzo ładna, polecam. Wiemy, gdzie Zeus rezydował, znamy miejsca różnych jego przygód miłosnych i innych, także, no, jest jakby ściśle związany z geografią, tak? Czyli jest taki dosyć wyjątkowy, bo z jednej strony jest taki wszechpotężny, wydaje się być jakby taki najbliższy Bogu, jedynemu z religii monoteistycznych, a jednocześnie jest bardzo ziemski, ponieważ, no, wiemy dokładnie, gdzie on był, tak? Gdzie można było tego Boga spotkać. Tu jest mowa właśnie, jeszcze wspomnienie o tym dwufazowości tego pojedynku kosmogonicznego i to jest właśnie ciekawe, że ta równorzędność przeciwników jakby wydaje się tutaj być podkreślona. Co jest dosyć nietypowe, ponieważ na przykład w chrześcijaństwie, które, no, myślę, że znamy dosyć dobrze, ten przeciwnik Boga, no, nie jest w stanie mu zagrozić tak naprawdę. Tak? On oczywiście mąci, ludzi jest w stanie na złą drogę przeciągać, ale nie jest w stanie zagrozić w żaden sposób Bogu.
Natomiast to zupełnie inne spojrzenie na ten temat w przypadku właśnie religii indoeuropejskich czy tych mitologii indoeuropejskich, gdzie Bóg sam jakby nie był w stanie pokonać węża, dopiero musiał uciec się albo do jakiegoś podstępu, albo właśnie z pomocą innych bóstw mu się to udawało. Dobrze, no tu jeszcze może kilka takich obrazków, i tak już chyba czasu za dużo zająłem, takich może kilka obrazków ładnych, które mi się udało znaleźć gdzieś tam w internecie, to akurat Thor walczący właśnie z wężem. Tu mamy pojedynek Ramy, bohater indyjski, tak mitologiczny, przeciwko Rawanie, czyli demonowi, który miał tam ileś głów, rąk i w ogóle był też najstraszliwszy ze strasznych. No i co ciekawe, ten schemat pojedynku kosmogonicznego no, jakby pozostał do naszych czasów. Tak? Jeżeli mówimy sobie, czy rozpatrujemy różnego rodzaju historie, no, o rycerzach, jakieś tam spojrzymy na jakąś fantastykę, różnego rodzaju opowieści, tu akurat mamy przykład smoka ziejącego ogniem, na dole jakiś rycerz na koniu, no to jest wszystko dokładnie jakby wzięte żywcem z tych starożytnych mitologii, tak? Mamy okropnego potwora, który, no nie wiem, najczęściej chce jeszcze może pożreć księżniczkę, tak jak w przypadku smoka wawelskiego, krak byłby w tym momencie hipostazą Peruna prawdopodobnie, zabijając smoka, bo w pierwotnej wersji tego mitu o smoku wawelskim krak go pokonuje, a nie jakiś tam szewczyk, dratewka, to już jest późniejszy folklor. Co ciekawe, ślady tego pojedynku kosmogonicznego znajdziemy również w chrześcijaństwie. I teraz na przykład mamy świętego Jerzego, który zabija smoka. Mamy również podanie o świętym Patryku, który jakby wygonił węże z Irlandii. Tak, pewnego razu obudził się, czując w sobie moc i wygonił po prostu, czy usunął plagę gadów i płazów z Irlandii. I teraz pytanie, no to jest oczywiście, należy to traktować jako tylko taką opowieść i być może jest tak, że to były opowieści tworzone, czy dodawane jakby do tego trzonu chrześcijańskiego, gdzie tam nie ma mowy oczywiście o pojedynku kosmogonicznym, takim typowym jak u Indoeuropejczyków, ale były to takie opowieści, które pozwalały jakby przyciągnąć do chrześcijaństwa ludy, które zupełnie inaczej postrzegały świat, tak? Czyli to był jakby tak, ten święty Patryk czy święty Jerzy są jakby takimi łącznikami, którzy być może posłużyli wczesnym chrześcijanom do przeciągnięcia na swoją stronę no, tak zwanych pogan, tak? Czyli ludzi, którzy w zupełnie innym świecie żyli. No, pojedynek kosmogoniczny, można się go doszukiwać oczywiście w wielu innych też dziedzinach. Na przykład no, takim typowym przykładem będzie no, Jowisz, który oczywiście Jowisz to jest rzymski bóg, odpowiednik Zeusa, czy wręcz kopia można by powiedzieć Zeusa, no, została nazwana jego imieniem największa planeta Układu Słonecznego. I co się okazuje, to niektórzy astronomowie obecnie utrzymują, że dzięki temu, że mamy tego Jowisza, to jesteśmy chronieni przed no, uderzeniami asteroidów i komet, ponieważ on ma tak dużą masę, że odchyla ich tory poza nasz Układ Słoneczny, tak? To jest taką jakby katapultą i broni nas, no co jakby doskonale zgadza się z tą funkcją obronną, obrońcy, którą spełnia gromowładca. Tak? Czyli no, można zakładać, że to jest tylko zbieg okoliczności, ale no, zgadza się tutaj wszystko. Oczywiście w kulturze współczesnej, tak jak już powiedziałem, tych emanacji tego pojedynku kosmogonicznego jest bardzo dużo. Jeden przykład tylko, mianowicie opowieści o Konanie. Nie wiem, czy obecne pokolenie jeszcze tam zna te opowieści, ale z moich czasów to był bardzo ważny film, że tak powiem, Konan Barbarzyńca. Jakby jeden jeśli ktoś jest fanem fantastyki, to, no to był taki jeden z najważniejszych chyba filmów w początkach fantastyki filmowej. Gdzie tutaj ten schemat pojedynku kosmogonicznego jest ewidentny, tak? Mamy tego głównego przeciwnika, czarownik, kapłan boga węża, sam potrafiący zamienić się w ogromnego pytona, hipostazę gromowładcy. Tutaj oczywiście tak bezpośrednio to nie jest, nie ma takiego bezpośredniego odniesienia do tam, nie wiem, mitologii jakiejś greckiej czy jakiejś, ponieważ Krom, który jest bogiem Konana, no nie wydaje się być takim typowym gromowładcą, ale mieszka na wysokiej górze, czyli podobnie jak Zeus na Olimpie, jest bogiem wojowników,
Widzimy, że Conan w walce tutaj z Tulsą, Dumem używa miecza, topora, czyli broni, które są jakby wyewoluowały z tego pierwotnego pioruna, także tu się wszystko zgadza. W dodatku cała jakby historia zasadza się na tym, że Tulsa Dum porywa księżniczkę, którą Conan musi uwolnić, córkę króla Osrika, zdaje się. No tam polecam, jak ktoś nie widział jeszcze, ja widziałem chyba 10 albo 12 razy ten film, zawsze mi się podoba. Także no, tych odniesień do tego pojedynku jest bardzo wiele, natomiast na sam koniec jeszcze, dlaczego warto znać mity, nawet jeżeli niekoniecznie ktoś się tam bardzo musi interesować tymi pojedynkami, może uznać, że te stare mity to są wszystko tam dura i tak dalej, no to jednak warto moim zdaniem znać mity, bo na przykład w Poznaniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego stoi figura Chrystusa zapraszająca do kościoła i u jego stóp stoją dwa kruki. Oczywiście, jeżeli ktoś nic nie wie na ten temat, to w ogóle przechodzi nad tym do porządku dziennego, natomiast wiemy dobrze z mitologii skandynawskiej, że kruki były nieodłącznymi towarzyszami para kruków Odyna. Tak? Hugin i Munin, dwa kruki, które były jego oczami i uszami na świecie. No tutaj wydaje się to dosyć groteskowe, że Chrystus tak zaprasza, pod nim stoją dwa kruki. One najprawdopodobniej, tak sądzę, chociaż pewności nigdy nie ma, zostały tam postawione po to, żeby nie siadały tam gołębie. No ale jak ktoś wie, zna tą symbolikę, to może się podrapać po głowie, o co w tym wszystkim chodzi. Także no, na tym chyba bym skończył, nie poruszyłem wielu wątków, które jeszcze mi przychodziły do głowy. Wiele tutaj jest do powiedzenia w tym temacie, tematyka jest ogromna. Te odniesienia do mitów indoeuropejskich znajdujemy w wielu dziedzinach naszego życia i to nawet często nie wiemy, że to stamtąd wynika. Tak? Niektóre schematy wydają się oczywiste, tak jak na przykład, że dobro zwycięża, tak, że dobry bohater zwycięża złego bohatera. To wcale nie jest takie typowe w innych kulturach. Szczególnie jak się ogląda jakieś chińskie filmy na przykład, to tam wcale to nie jest takie oczywiste, że indywidualny wojownik zwycięża i zostaje tam, nie wiem, królem czy coś. No często jest tak, że jakiś tam wojownik jest bohaterem, zwycięża, ale na końcu ginie w imię na przykład zachowania ładu społecznego, czyli zostaje zabity przez innego króla, który wydawałoby się był zły na początku. Także te schematy myślenia to nie są takie typowe. My je traktujemy jako coś oczywistego w naszej kulturze, natomiast inne kultury no, widzą to często dość inaczej. Także to chyba tyle. No, przegadałem tu, widzę, już poza czas, także przepraszam. Mam nadzieję, że nie było to strasznie nudne. I proszę o pytania, jeśli są. Panie profesorze, drogi Mateuszu, bardzo dziękujemy za ten interesujący wykład. I nim będą padały pytania, ja pozwolę sobie zadać pytanie. Jeszcze raz przypominam, 5 pierwszych osób, które odpowie na to pytanie, otrzyma koszulki Lata z Helem. Pytanie brzmi następująco. Jakie bóstwa personifikowały niebo i ziemię w mitologii greckiej? Jakie bóstwa personifikowały niebo i ziemię w mitologii greckiej? To jest to pytanie, a teraz oddajemy głos Jakubowi i pytania do naszego prelegenta. Rzeczywiście, dziękuję bardzo. Panie profesorze, można właśnie, o, już pan profesor widzę, włączył kamerę. Pytania są ciekawe i niektóre kontrowersyjne. Zacznijmy może od takiego kontrowersyjnego. Czy Imperium Lechitów istniało naprawdę? No to jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Zależy, co byśmy chcieli zdefiniować jako Imperium Lechitów. Ja oczywiście nie badałem tej sprawy jakoś tam szczególnie dokładnie, ale mi się wydaje, że jeżeli by uznać, że owymi Lechitami będą Indoeuropejczycy, to jak najbardziej. No, podbiliśmy, czy nasi przodkowie podbili praktycznie cały świat, prawda? Cała Europa, Ameryka, Afryka, Azja, no już teraz może mniej, ale w pewnym okresie wszystko było pod władzą Indoeuropejczyków, czyli no ja oczywiście wiem, że Imperium Lechitów to się odnosi do czasów starożytnych i tam są różnego rodzaju teorie, które mówią, że tu na naszych terenach dawno temu było jakieś ogromne imperium, no, które jakby było no, właśnie Imperium Lechitów, czyli tych Słowian, czyli nasze, tak, że to jest taki motyw, który no,
jakby bardzo byśmy chcieli jako Słowianie, żeby takie coś istniało, ale no wątpię, żeby to tak dokładnie było, jak ci, że tak powiem, pan Słowianie czy turbosłowianie, jak się ich czasem nazywa, chcieliby to widzieć. Raczej tak to nie było, aczkolwiek no ziarno prawdy w tym na pewno jest, tak, ponieważ no, ci Indoeuropejczycy, ludzie, którzy gdzieś tam sobie żyli na stepach euroazjatyckich, nagle zdobyli no, cały świat, można powiedzieć, tak? Czyli to imperium gdzieś tam kiedyś zaistniało. Ale nie nazywałbym to imperium Wielkiej Lechii. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Czy człowiek myślący powstał w jednym rejonie, a następnie rozprzestrzenił się po świecie, czy może w kilku różnych regionach w podobnym czasie? Jeśli chodzi o Homo sapiens jako gatunek, to raczej bym się spodziewał, że w jednym miejscu. Natomiast czy Homo sapiens, czyli my jesteśmy, czy można nasz gatunek jakby śledzić bezpośrednio do tego jednego miejsca, to raczej na pewno nie, ponieważ mamy w sobie domieszkę różnych genów. Mamy w sobie geny Neandertalczyków, mamy w sobie geny tak zwanych Denisowian, chyba jeszcze jakichś ludzi pierwotnych, czyli innego jakby gatunku ludzkiego, tak? Chociaż no tutaj znowu jest pytanie, co to jest gatunek, tak? Ponieważ no niektórzy biologowie formułują definicję gatunku jako coś tak odrębnego, że jeżeli z dwóch gatunków powstanie jakiś potomek, to on będzie na przykład bezpłodny, co oczywiście no w naszym przypadku tu nie jest to prawdą. Ale wydaje się, że ponieważ zawieramy, czy nasz genotyp zawiera geny od wielu, które można odnaleźć wśród innych gatunków człowieka pierwotnego, no to wydaje się być uzasadnione stwierdzenie, że powstaliśmy w wielu różnych miejscach świata. Tak? To dopiero się gdzieś tam zaczęło mieszać. Oczywiście wydaje się, że dominującym byłyby geny Homo sapiens, czyli no jakiejś tam jednej linii, która być może przyszła z Afryki, a być może nie, to też nie jest takie do końca pewne. No, nie jestem tutaj aż takim specjalistą, to jeszcze oczywiście dochodzi genetyka do tego, jakaś tam bardzo wczesna paleontologia, może nawet to już za dużo na jednego człowieka chyba. Dobrze, skromność przede wszystkim. Panie profesorze, czy gra pan profesor w gry komputerowe typu Assassin's Creed? Akurat w tą grę nie. No ja już mam swoje lata i wychowałem się jakby na troszeczkę starszego typu grach, także akurat w Assassin's Creed się nigdy nie wciągnąłem, ale no gram w różne inne, Wiedźmina to namiętnie z tego czasu grywałem, udało mi się przejść nawet w ostatnią część, polecam, jak ktoś się nie boi, to lubi pomachać myszką, to polecam. Dobrze. Jaka mitologia jest dla pana profesora najciekawsza, najlepsza? Indoeuropejska. Czyli no żadna chyba z tych poszczególnych nie jest sama w sobie, znaczy oczywiście każda z nich jest interesująca, ale mnie najbardziej interesują powiązania między nimi. Tak przynajmniej w momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście no to nie są oddzielne jakby twory, te wszystkie mitologie, tylko można je ze sobą powiązać, no to wydaje mi się, że najbardziej fascynujące jest odkrywanie tych podobieństw, części wspólnych, no w wielu różnych właśnie mitologiach i nawet niekoniecznie indoeuropejskich, ponieważ pewne ślady znajdujemy również poza tym naszym kręgiem indoeuropejskim, tak na przykład, nie wiem, tak jak ptakiem gromowładcy jest orzeł, to na przykład u Indian amerykańskich, u północnoamerykańskich też jest jakby czczony wielki ptak, tak, powiązany tam z wiatrem, z błyskawicami, z piorunami, czy był czczony, może teraz oczywiście już nie, ale jakiś tam, no, także te powiązania gdzieś istnieją i myślę, że warto ich szukać, tak? Na przykład, co jest ciekawe, mówi się, jest smok, ten tak zwany nasz zachodnioeuropejski, którego dobrze znamy, jest jakby typowym takim właśnie wężem, pokonanym przez, o tutaj mam na koszulce, proszę, Zeusa, pokonanym właśnie przez gromowładcę, ale na przykład chiński smok to jest, okazuje się, zupełnie innego rodzaju stworzenie, czy to jest dla Chińczyków smok, to jest bóstwo i to bóstwo dobre,
inteligentne, bardzo potężne, ale jest jakby zupełnie inną charakterystykę ma niż smog ten nasz zachodni, indoeuropejski, tak? Także no warto też, mówię, postrzegać nie tylko podobieństwa, ale również nie, braki podobieństw. Najciekawsze jest właśnie szukanie powiązań, mi się wydaje. Nie jakaś jedna konkretna mitologia, ale generalnie szukanie powiązań między różnymi. Dobrze, kolejne pytanie. Czy można uznać współczesne opowieści superbohaterskie za swego rodzaju mity naszego współczesnego świata? Jak najbardziej. To jest dokładnie to, szczególnie, że no tam te wątki takie podobne, już wspomniałem, one istnieją, tak? Ten schemat pojedynku takiego heroicznego jest oczywiście obecny w większości tych filmów, gdzie no mamy jakiegoś bohatera, pojawia się jakiś arcywróg, na przykład, nie wiem, tam był Kapitan Ameryka, zdaje się, to jego przeciwnikiem była Hydra, tak, organizacja, taka tajna organizacja, niby tam nazistowska, zdaje się. No tu mamy bezpośrednie nawiązania, tak, do tych starożytnych mitów. I oczywiście to są współczesne nasze mity, tak. To jak najbardziej nie należy się, bo czasem niektórzy mogą patrzeć na tego rodzaju filmy jako, powiedzmy, no coś wstydliwego, tak, no oglądam te głupoty, tak, wiem, oglądam, ale mi się podobają, ale się nie przyznam do tego. No to nie ma co się wstydzić, od tysięcy lat żyjemy tego typu historiami, jeżeli ktoś lubi, to czemu nie? Dobrze. Czy pan profesor uważa zapiski dotyczące początków największych religii świata za przejaw mitów? Jeśli tak, to do jakiej grupy je pan profesor przypisał? Ale to trudne pytanie. Zdarzają się też takie. Zapiski? Czy mogę prosić o powtórzenie? Oczywiście. Czy uważa pan profesor zapiski dotyczące początków największych religii świata za przejaw mitów? No zależy, jak, czego dotyczą te zapiski, tak? Jeżeli to są teksty religijne, czyli opowieści mówiące o tym, jak został stworzony świat, to oczywiście to wszystko podlega, czy podchodzi pod tą definicję mitu, którą no, starałem się przekazać, czyli nie pod to, że mit to jest fake history, nieprawda i zmyślenie, tylko właśnie mit to jest opowieść o świecie, tak, która również no, w tym aspekcie religijnym ma duże znaczenie, także myślę, że tak, że jeżeli mówimy o tekstach starożytnych, które mówią o początkach religii, to możemy je swobodnie nazwać mitem, wręcz, no nie wiem, może tutaj ktoś się oburzyć, ale no, część Starego Testamentu też można nazwać, że to jest mitologia, tak, na której bazuje. No bo trudno uznać za wydarzenie rzeczywiste połknięcie Jonasza przez Lewiatana, gdzie to można w internecie poszukać różnego rodzaju scenariusze, co by się stało, gdyby połknął cię wieloryb. No to jest kwestia tam, nie wiem, kilkunastu sekund, kiedy człowiek po prostu umiera, tak? To nie jest możliwe, żeby Jonasz znalazł się w brzuchu Lewiatana, potem przeżył tam jakiś czas, został wypluty, przeżył i potem jeszcze chodził po ziemi, tak? Także no to są oczywiste jakby opowieści, których celem nie jest przekazanie prawdy historycznej, a pokazanie no jakiejś symboliki, tak? Jakieś przekazanie jakiejś treści głębszej. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale no, starałem się. Dobrze. Kolejne pytanie. Jakie dzieła kultury czerpiące z mitów słowiańskich pan profesor poleca? Dzieła kultury? Nowoczesne. Dzieła kultury czerpiące z mitów słowiańskich. Podejrzewam, że chodzi o kulturę współczesną, bo ja też nie jestem jakimś tutaj specem od jakichś tam z poprzednich wieków. No, jeżeli chodzi o dzieła, no to ja nie wiem, ja się bardzo interesuję fantastyką generalnie i polska fantastyka jest bardzo, bardzo rozbudowana, bardzo, że tak powiem, ma wysoką rangę, jeśli chodzi o literaturę światową, szczególnie oczywiście dzieła Sapkowskiego, Andrzeja, czyli ta cała saga o Wiedźminie i tak dalej. No to są doskonałe pozycje, nawet jeżeli dla ludzi, którzy się zupełnie nie interesują fantastyką, ponieważ one zawierają w sobie nie tylko to, że bazują na mitologii
naszej, tej słowiańskiej, również też na innych, ale zawierają sobie no, naprawdę dużo no, takiej prawdy o świecie tak naszym też i to doskonale opisanej. Także no, to chociażby jeden przykład, tak. Sapkowski to jest taki naczelny, żeby tutaj można by powiedzieć przykład w tym zakresie. Że kolejne kontrowersyjne pytanie. Czy twierdzenie Enlisha von Danikena dotyczące pozaziemskiego pochodzenia ludzkości są choćby odrobinę możliwe w świetle tego, co nauka mówi nam o świecie? No to znaczy pozaziemskie pochodzenie jest pewne, ponieważ no jakby materia nie została wytworzona na Ziemi, tak? Czyli wszystko, każdy nasz atom, który buduje nasze ciała, powstał gdzieś poza Ziemią, powstał w jakimś jądrze z gwiazdy takiej czy innej. Więc w tym kontekście, w tym sensie, to wszyscy jesteśmy produktem kosmosu i pozaziemskiego, tak? Bo oczywiście nasza materia została wytworzona długo wcześniej, zanim powstała w ogóle Ziemia. No, natomiast jeśli chodzi o no, teorię Denikena, to, no, to oczywiście no, byłbym tutaj dość ostrożny, tak? Są sugestie i to wręcz można by powiedzieć mające może nie rangę dowodów, ale no, bardzo poważnych argumentów archeologicznych, że nasi przodkowie dysponowali technologią dużo bardziej zaawansowaną niż nam się wydaje obecnie. Niż twierdzi tak zwana mainstreamowa archeologia. No nie chciałbym tu wchodzić w tą dyskusję, bo też się nie znam na tym temacie zbyt dobrze. Wiem, że Deniken sugerował, bo też swego czasu czytałem tam parę jego pozycji, sugerował, że tak, że przylecieli kosmici i jakby no, posadzili tutaj, czy człowieka przywieźli na Ziemię albo go tutaj stworzyli, że te podania mitologiczne czy nawet biblijne są bezpośrednio pokazują, jak to się tam działo, nawet jakieś takie komiksy, była seria komiksów, gdzie tam ludzie jakimiś dinozaury walczyły ze sobą, że on to wszystko miesza tak okropnie. Znaczy to jest wszystko ciekawe, to się fajnie czyta, ale no trzeba tu brać dużo, znaczy z dużym przymrużeniem oka trzeba na to patrzeć, tak. Dobrze. Dlaczego obecne wierzenia nie zaliczają się do mitów? Dlaczego się nie zaliczają do mitów? Myślę, że dlatego, że mit został w pewnym momencie określony jako coś nieprawdziwego. To jest oczywiście kwestia jakiejś takiej, nie wiem czy nazwać to wojną, ale walką cywilizacyjną, można by powiedzieć. Walką kulturową, czy walką światopoglądową może nawet, gdzie wyznawcy jednej religii, no w tym przypadku prawdopodobnie chodzi o chrześcijaństwo, mając oczywiście bardzo silne argumenty na to, żeby pokazać swoją religię w pozytywnym świetle, starają się zrobić wszystko, żeby obrzydzić też pozostałe religie, te wcześniejsze, no ludziom, których chcą nawrócić, tak? Tak mi się wydaje, że to jest w tym kontekście mit stał się czymś, co potocznie rozumiane jest jako nieprawda, jako fałsz, jako zakłamana rzeczywistość, gdy tymczasem no, wydaje mi się, że to tak nie można patrzeć, że mit to jest generalnie opowieść o świecie. No i zresztą tutaj to przy okazji któregoś z pytań mówiłem, no są mity starotestamentowe, które no, ewidentnie nie są prawdziwymi historiami, w które należy wierzyć. Są to swego rodzaju przypowieści symboliczne, które pokazują jakieś postawy względem świata, względem Boga, człowieka. No także mi się wydaje, że no ponieważ no sama jakby samo słowo mitos z greckiego to jest opowieść, no to w tym kontekście można powiedzieć, że mitem jest każda opowieść, tak? Ale w tym sensie takim negatywnym, że to jest wszystko fałsz, nieprawda, to raczej żadnych mitów bym nie postrzegał, nawet tych starożytnych i nie stawiałbym ich tutaj w takiej silnej opozycji do religii obecnie istniejących, ponieważ no to wszystko jakby gdzieś tam można znaleźć wątki, które wszystkie te religie łączą. Ja nie chciałbym tutaj teraz wejść w jakiś New Age czy coś i mówić, że wszystko jest to samo, bo to tak nie jest. Ale myślę, że to też nie czas i miejsce, żeby dyskutować tutaj o poglądach religijnych czy o wierzeniach poszczególnych osób.
Ale to nie jest takie proste, jakby się wydawało. No nie można, tu, wydaje mi się, tak stawiać takiej ścisłej granicy, mówić to jest mit, a to nie jest mit, to jest kłamstwo, a to jest prawda, bo to tak łatwo to nie ma. Zostawimy sobie na kolejne wykłady. Jaką rolę pełniły mity dla ówczesnych społeczeństw poza religią? Poza religią? No, takie jak dla nas pełnią obecnie filmy fantastyczne, tak? Częściowo można powiedzieć, że była w tym jakaś potrzeba rozrywki, tak? Nie było tam telewizora, nie było książek, przecież ludzie przekazywali sobie z ust do ust. Generalnie jak zachodziło słońce, ludzie schodzili z pola, czy tam, nie wiem, z lasu wracali, no to coś trzeba było robić z czasem, tak? Więc opowiadało się mity, opowiadało się historie. Niekoniecznie one były właśnie ściśle związane z religią, nie mówiły o jakimś sakrum. Były to czasem po prostu historie bazujące w pewnym sensie na tych schematach ściśle religijnych też, ale to były zwykłe opowieści ludzi, którzy no, potrzebowali umilić sobie czas, można powiedzieć, tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także tak bym chyba na to odpowiedział. Dobrze, jedno z ostatnich pytań. Jeśli pan profesor ogląda filmy, to jaki jest pana ulubiony film związany z mitologią lub okresem historycznym? To już chyba wyszło, że uwielbiam Conana po prostu. I to nie tylko filmy, ale książki są też uważam doskonałe. Ta twórczość Roberta Howarda to jest coś wyjątkowego. A jeśli chodzi o filmy historyczne, to nie wiem, no generalnie lubię jak jest, jeśli chodzi o filmy historyczne, jak jest, bo oczywiście filmy historyczne zazwyczaj opowiadają o jakichś bitwach, tak, wydarzenia, czyli jest tam jakaś tam przemoc pokazana, są bitwy i tak dalej. Ja lubię, jak film historyczny stara się pokazać bitwę w sposób realny, a nie, że mamy tłum ludzi, którzy, że tak się wyrażę, naparzają w siebie wszystkim, co popadnie, jest jedno wielkie zamieszanie. Generalnie szanuję te filmy historyczne, które starają się oddać jakby charakter świata, który opisują, czyli nie ma zbyt dużo uproszczeń, no i są pokazane rzeczywiście rzeczy tak, jak wydaje nam się, że one wyglądały. Aczkolwiek na przykład jest taki, ostatnio oglądałem o Królu Arturze, taki film jest, bardzo dobry, uważam, ale jest taki bardzo fantastyczny też jest mocno, ale też wydaje mi się, że jest Król Artur chyba się po prostu nazywa, jest dosyć dobry, no nie wiem, nie będę teraz z głowy wyciągał, bo filmów się naoglądałem w życiu wielu i teraz no, szukanie tego, który jest najlepszy, który jest najfajniejszy, no to jest chyba ponad moje siły w tej chwili. Musiałbym zrobić sobie ranking kiedyś tam. Dobrze. Czy pan profesor jest w stanie wykazać inne podobieństwa pomiędzy mitami nordyckimi, helenistycznymi, a współczesnymi religiami takich jak wspomniany potop? Szczerze mówiąc, większość tego, co wiem, to starałem się pokazać, ale myślę, że znalazłoby się jeszcze, tylko że już jestem trochę zmęczony, bo cały dzień dzisiaj od rana siedziałem nad tą prezentacją i no nie odważę się w tej chwili jeszcze się wysilać w tym zakresie, także przepraszam. Polecam stronę mitoblogi.com, tam można znaleźć różne inne opowieści, moje teksty też na temat właśnie tych paraleli. Myślę, że będzie troszeczkę tego materiału przybywało z czasem, chociaż ostatnio tą stronę nie dbałem ze względów tam różnych, no w pracy było dużo innych rzeczy do zrobienia, ale no to nie jest na tę chwilę, już myślę, że sobie odpuszczę, także możemy być w kontakcie i kolejne paralele będą wychodziły gdzieś tam. Panie profesorze, drogi Mateuszu, myślę, że już czas dobiega końca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tobie za to piękne przedstawienie i pokazanie twojej pasji, bo przypominam wszystkim słuchaczom i tym, którzy oglądają, że doktor habilitowany Mateusz Kępiński jest fizykiem, a to, o czym dzisiaj opowiadał, no to są jego pasje. I również chciałem powiedzieć, że Latochelowicze pilnie słuchali twojego wykładu i jest bardzo dużo dobrych odpowiedzi na to pytanie. I 5 pierwszych osób dostanie koszulki Lata z Helem 36.
warsztatów naukowych Lata z Helem. Prześlemy je po zakończeniu naszych warsztatów. Także raz jeszcze serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję Jakubie. No i oczywiście zapraszamy na jutro, godzina 17, następny dzień Lata z Helem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja również Państwu dziękuję i widzimy się jutro o 17. Pozdro z Helem.